twardy ser podpuszczkowy, stosowany często jako dodatek do makaronu, powszechnie nazywany parmezanem. Ale prawdziwy parmezan produkowany jest tylko w jednym miejscu na świecie, w malowniczej Parmie, w regionie Emilia-Romagna na północy Włoch. Krowy są tu karmione wyłącznie sianem i trawą. Różne dodatki są zabronione. Graziano Poggioli do produkcji używa mleka, które pochodzi od tej rzadkiej rasy białych krów z regionu Modena. Kieruje spółdzielnią serowarską na wzgórzach Apeninów. Obszar ten od tysiąca lat szczyci się szczególnymi warunkami, klimatem, powietrzem i wodą, całym tym środowiskiem. To pozwala nam tworzyć bardzo naturalny ser. Stosowane jest wyłącznie surowe mleko. Jest ono delikatnie podgrzewane w miedzianych kadziach. Następnie dodaje się serwatkę i podpuszczkę, enzym z żołądków cieląt, który powoduje zsiadanie się mleka. Za pomocą harfy serowarskiej serowarzy mieszają zagęszczone mleko. W produkcji kluczowa jest praca ręczna. Trzeba zwracać uwagę na najdrobniejsze szczegóły. W tym tkwi sekret. Czujemy, jak mleko się zsiada. Po podgrzaniu staje się zwarte. Do wyprodukowania kilograma sera potrzeba 15 litrów mleka, aby podnieść 80-kilogramowy bochen z kadzi, zanim zostanie on przecięty na dwie części, używa się lnianej płachty. Nazywamy je bliźniakami, ponieważ mamy tutaj dwie części parmezanu. Są one prasowane w formach i otrzymują etykietę od lokalnego konsorcjum, które kontroluje jakość. Tylko po spełnieniu określonych wymogów ser może otrzymać nadruk wskazujący, że jest to prawdziwy parmezan. Jest to pieczęć identyfikacyjna, która trwale potwierdza autentyczność sera. Na koniec ser trafia do kąpieli solnej w celu wyciągnięcia wilgoci. Pozostają one w solance przez 20 dni, ale potrzeba 6 lub 7 miesięcy, aby sól dotarła do środka kręgu sera. Na tym etapie ser trafia do ogromnych dojrzewalni, gdzie przechowywany jest przez co najmniej 12 miesięcy. Sery są regularnie obracane i szczotkowane, aby zapewnić im doskonałe dojrzewanie. Każdy pojedynczy krąg jest sprawdzany pod kątem jakości poprzez uderzanie go specjalnym młotkiem i nasłuchiwanie. W ten sposób można sprawdzić, czy ser spełnia oficjalne wymagania. Można w niego stuknąć i usłyszeć, czy w środku są ubytki lub rozdarcia. Tylko te kręgi sera, które pomyślnie przejdą kontrolę, otrzymują znak jakości potwierdzający, że są oryginalne i pełnowartościowe. W przeciwnym razie ser jest sprzedawany jako produkt niższej jakości. W 2022 roku wyprodukowano tu ponad 4 miliony kręgów sera. Prawie połowa była przeznaczona na eksport, jednak rynek zalewają podróbki. Serowarze z Parmy chcą więc bronić swojej tradycji jakości, dlatego podkreślają, że tylko ser z ich regionu, produkowany z mleka ich krów, przy zastosowaniu ich serowarskiej receptury i technologii jest prawdziwym parmezanem. Przyszedł czas, by otworzyć świeżutkie koło. To procedura, która wymaga czasu i doświadczenia. Graziano rozbija ser za pomocą kilku specjalnych noży. Otwarcie nowego koła jest zawsze bardzo ekscytujące. Jestem bardzo ciekaw, jak się udał ser. Na szczęście ten jest doskonały. Następnie jest krojony, ale potem łamany na kawałki. Im starszy ser, tym bardziej aromatyczny.